bardzo na pewno się z tego cieszę. Również się cieszę i bym nie chciał zapomnieć o tych dwóch srebrnych medalach i czy też brązowym. To dla mnie były też kolejne jakby duże jakby kroki i zrozumienie z pewnego pułapu, gdzie jestem i jak jadę, co robimy, jak robimy. Gdzieś tam pozytywne jakby wnioski z tego wyciągnięte i ambicja nadal jakby uzależnienie od tego uczucia, aby robić to co roku. Dużo radości, ale i też sporo nerwów, sporo pracy, dużo nieprzespanych nocy. Dzisiaj już inaczej mi się o tym mówi, bo już jestem po, jestem z tego szczęśliwa, ale były naprawdę momenty, gdzie byliśmy jako team strasznie zmęczeni pewnymi rzeczami, pracą, szukanie. Już sami zagłębialiśmy się, czy robimy dobrze, czy źle, ale potem przychodzi taki dzień, gdzie to zdobywasz i wszystko ci puszcza. Ryga. Myślę, że to był taki dzień specyficzny dla mnie, że nic nie szło mi po mojej myśli, ale udało mi się w tym dniu wygrać. I widziałem, że jeżeli z taką dyspozycją osiągnąłem w tym wieczór taki wynik, to nie mogę popełnić najmniejszego błędu w Malinie, w Wojens, gdzie już dopełniłem tego, że już to mam. Też zamknąłem jakby temat przedostatnią rundą. To też jest takie szczególne uczucie, że jedziesz na ostatnią rundę, pościgać się, zrobić dobry dzień, postarać się o jak najlepszy wynik, ale już nie z taką presją niesamowitą jakąś, że coś muszę, bo mogę coś na półmetku stracić. To jest bardzo komfortowa sytuacja i naprawdę to uczucie, gdy zakończasz rundę przed, jest fajnym wydarzeniem dla mnie.